O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. 10:15 na zegarach. Czas teraz na rozmowę w studiu Jarek Adamek i jego gość. A moim gościem jest pani Anna Szyszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, panie redaktorze. Jest bezrobocie w Lesznie, czy nie ma? Stopa bezrobocia jest niezmienna od miesiąca stycznia. Aktualnie dla terenu działania Urzędu Pracy to jest 2,4%, także jest. Czyli na 200 ludzi, 5 nie ma pracy. Tak mniej więcej. Tak mniej więcej. To jest mało. To znaczy, się cały czas aktywizujemy osoby bezrobotne. O tym, że nasze usługi są potrzebne, świadczy liczba osób, którą aktywizujemy. W roku ubiegłym przy też niskim poziomie bezrobocia zaktywizowaliśmy ponad 800 osób. W latach ubiegłych było to około 500-600 osób. Czyli to nie jest tak, że po prostu nic się nie dzieje. Osoby się zgłaszają, szukające pracy. Oczywiście. I wy im tej pracy albo szukacie, albo im pomagacie, co mają zrobić, żeby ją znaleźli. Tak, to o czym mówimy, stopa bezrobocia pokazuje, ile osób jest na koniec miesiąca. Tak, mówimy o stanie liczby osób bezrobotnych. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że pojawiają się osoby, które rejestrują się. Tak, są to nowo rejestrujące się osoby i tutaj ten napływ wygląda podobnie jak w latach ubiegłych, także on nie jest mniejszy. Czyli to nie jest tak, że mamy stałą grupę bezrobotnych, które no po prostu są bezrobotne i żyją, nie wiem, z czego, z zasiłku. Mamy zarówno napływ, jak i odpływ osób z bezrobocia. Natomiast Urząd Pracy to nie tylko rejestracja, to jest również wiele innych form, które realizujemy. Form wsparcia osób bezrobotnych oraz pracodawców. Osoby bezrobotne przez to mają możliwość powrotu na rynek pracy, a pracodawcy uzyskania realnego wsparcia finansowego. A mówiąc praktycznie, jak wygląda taka aktywizacja? To może najpierw zacznijmy od osób bezrobotnych, z jakich form wsparcia mogą skorzystać. Mhm. Oczywiście z tych podstawowych naszych usług, czyli pośrednictwa pracy, mają dostęp do aktualnych ofert pracy. Nasi doradcy współpracują z pracodawcami, pozyskują oferty pracy zarówno z terenu miasta Leszna, jak i powiatu leszczyńskiego, a zdarza się, że nawet spoza terenu naszego Urzędu Pracy. Te oferty są dostępne na naszej stronie internetowej oraz centralnej bazie ofert pracy. Dodatkową podstawową usługą jest poradnictwo zawodowe, czyli kontakt osoby bezrobotnej z doradcą zawodowym w formie czy to porady grupowej, czy indywidualnej, podczas której określany jest problem zawodowy osoby, określany indywidualny plan działania i konkretne działania, które muszą być podjęte, żeby umożliwić osobie powrót na rynek pracy. Kiedyś, mniej więcej o tej porze roku, były takie fale bezrobotnych, które się rejestrowały w Powiatowym Urzędzie Pracy, to byli absolwenci. Czy tak jest jeszcze dzisiaj też, że ludzie, którzy kończą szkołę średnią, przychodzą właściwie no, od razu ze świadectwem do Urzędu Pracy? Absolwenci mają teraz jeszcze wakacje, więc myślę, że ten zwiększenie liczby osób młodych absolwentów będzie dopiero w miesiącu wrześniu, październiku. Ale ciągle tak jest, że absolwenci, no to znaczy się duża grupa się, na... Rejestruje się już ich troszkę mniej, natomiast mniej osób kończy też szkoły, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. To też ma na to wpływ. Natomiast wracając do tych form wsparcia, dodatkowo osoby bezrobotne, które zarejestrowane są w Urzędzie Pracy, mogą skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli myślą o rozpoczęciu własnej firmy, wysokość takiego wsparcia to kwota 18 tysięcy złotych. Dodatkowo osoby, które złożą wniosek i są zainteresowane prowadzeniem działalności, kierujemy na szkolenia, które przygotowują ich do prowadzenia tej działalności gospodarczej, uzyskują odpowiednią wiedzę i wskazówki dotyczące prowadzenia własnej firmy. Czyli, okej, osoba przychodzi i mówi, mam pomysł na firmę i na każdy pomysł dacie pieniądze, czy jednak mówicie, że no ten pomysł to tak nie do końca wypali, bo już wiecie na przykład, że no tego typu biznesy nie wypalają. Czasami, oczywiście wszystko, każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, są niektóre formy działalności, które jak gdyby są wyłączone z możliwości uzyskania wsparcia, natomiast to, co sprawdzamy, to, żeby osoba miała odpowiednie przygotowanie zawodowe, bądź też doświadczenie zawodowe w danej branży, w której chce tą działalność prowadzić. Kolejną taką formą wsparcia są szkolenia dla osób bezrobotnych. Są to szkolenia zarówno grupowe,
jak i indywidualne pod konkretne potrzeby pracodawcy. Rokrocznie ustalamy plan szkoleń. Jest on ustalany w oparciu o rozeznanie potrzeb rynku pracy, zarówno osób poszukujących pracy, jak również pracodawców, którzy te nowe miejsca pracy tworzą. Analizujemy oferty pracy, które dostępne są na naszym rynku, jak również planowane inwestycje, które mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, a co za tym idzie konkretnych uprawnień czy umiejętności, które osoby nowo zatrudnione musiałyby posiadać. Jak to wyglądało na przykład praktycznie w ostatnim czasie? Nie wiem, zgłosiła się jakaś firma, która mówi, potrzebuje 50 osób w danym zawodzie? Takie rozeznanie robimy na bieżąco. Są zakłady, które potrzebują na przykład magazynierów, operatorów wózka widłowego. Są to stale pojawiające się oferty. W związku z tym w tym zakresie szkolimy osoby, ale są to również szkolenia dla spawaczy, elektryków, dodatkowo szkolenia z zakresu sprzedaży internetowej, kursy dla pań, które chcą być opiekunami, bądź też panów, tak, opiekunami w żłobku lub klubie dziecięcym i wiele innych. Cała lista szkoleń dostępna jest na naszej stronie internetowej. I to jest na jakiej zasadzie? Wy wysyłacie na szkolenia do określonych firm, jak rozumiem, tak? Do firm nie, do instytucji szkoleniowej. No w tym sensie, no, osoba najczęściej to potrzeby. Są jakieś prywatne podmioty? Tak, osoba, która chciałaby uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe i być bardziej atrakcyjna na rynku pracy, mieć kwalifikacje adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy, kontaktuje się ze swoim doradcą, który ustala potrzeby szkoleniowe i sprawdza, czy dane szkolenie będzie dla tej osoby przydatne. Następnie wyłaniamy instytucję szkoleniową, która w danym zakresie będzie te osoby szkoliła, kierujemy osoby na szkolenie. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, żeby nie zapomnieć. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie pojawiły się u nas osoby, oczywiście obywatele Ukrainy, którzy poszukują pracy na naszym terenie, natomiast jednym z takich elementów, które utrudnia im podjęcie pracy, to brak znajomości języka polskiego. W związku z tym, wraz ze zmianą przepisów w zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przewidujemy zorganizowanie bezpłatnego kursu dla cudzoziemców właśnie ze znajomości języka polskiego w stopniu podstawowym. Aktualnie prowadzone są zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu. Te zapisy będą prowadzone do 29 lipca, czyli do piątku. Także wszystkie pane, proszę o kontakt z naszymi pracownikami. A już dużo osób się zgłosiło na ten kurs? Jest spora grupa chętnych. Pierwotnie przewidzieliśmy dwie grupy po 10 osób, natomiast jeżeli to zapotrzebowanie będzie większe, no to sukcesywnie będziemy zwiększać te miejsca. Ale już macie te 20 osób zapisanych? Tak. Czyli tworzymy teraz listę rezerwową. I wtedy można dołożyć jeszcze, jak rozumiem. Będziemy robili wszystko, żeby te grupy albo były większe, albo będziemy uruchamiać kolejne grupy szkoleniowe. I to, kiedy ukończy się taki kurs, otrzymuje się jakiś certyfikat, który pomaga? Certyfikat znajomości języka polskiego, natomiast najważniejsze jest tutaj może nie sam certyfikat, tylko po prostu znajomość tego języka i możliwość posługiwania się nim. Czyli pracodawcy niekoniecznie pytają o papiery, tylko chcą wiedzieć, jak to w praktyce jest. Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to przede wszystkim chodzi o to, żeby mogli się komunikować z pracodawcą czy z zespołem w naszym ojczystym języku. Więc myślę, że to jest naprawdę wsparcie odpowiednie. Wiele osób korzysta już z kursów języka polskiego organizowanych przez fundacje czy stowarzyszenie. Natomiast teraz wraz ze zmianą przepisów my również takie szkolenia możemy organizować. One oczywiście są bezpłatne dla tych osób. Koszty tego szkolenia pokrywa Urząd Pracy. A co z ofertami pracy dla cudzoziemców? Mamy? Oferty pracy są dla wszystkich, również dla cudzoziemców. Aktualnie urząd dysponuje około 430 ofertami pracy w różnym zakresie. Ale wracając jeszcze do tych form wsparcia, panie redaktorze, dobrze, przepraszam, ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która jest z kolei przeznaczona dla osób młodych do 30 roku życia. To jest bon na zasiedlenie. Czasami jest tak, że osoby, które posiadają pewne kwalifikacje, one niestety są nie są odpowiednie dla lokalnego rynku pracy. Po prostu nie ma branży odpowiedniej, w której te osoby mogłyby tą pracę podjąć i decydują się na zmianę miejsca zamieszkania. Te osoby mogą skorzystać z bonu na zasiedlenie w wysokości do 9000 zł. Ważne jest to, że odległość z miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca nowego, tam gdzie podejmiemy pracę, musi wynosić co najmniej 80 km. Co najmniej 80
70 km, bądź też dojazd z dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, łącznie ten dojazd nie może przekraczać, znaczy musi być wyższy niż 3 godziny. Musi przekraczać 3 godziny. Chodzi o osobę, która rzeczywiście się przeniesie w inne miejsce. Tak. Mówiąc wprost. Tak. A jak to działa? W sensie osoba musi sobie znaleźć to miejsce i przychodzić do was po bon? Dokładnie. Czy tak. Wy dokładnie jej tak. Delegujecie ją w dane miejsce? Osoba przychodzi do doradcy i mówi, że poszukuje pracy poza miejscem zamieszkania ze względu na takie czy inne czynniki. Może to być również nie tylko podjęcie pracy, ale także rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uzyskuje bon i musi w ciągu miesiąca tą pracę bądź też znaleźć, bądź też podjąć działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania i uwzględniając te warunki, o których przed chwilą wspomniałam. A ten bon jest konkretnie przeznaczony na coś, czy po prostu wydaje jest na to co bon chce? W wysokości 9000 zł, natomiast no, osoby przeznaczają go między innymi na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem w tym nowym miejscu, w nowym miejscu zamieszkania. Ale ten bon jest jakoś przekładalny na pieniądze, jak rozumiem. Znaczy, osoba uzyskuje 9000 złotych. Po prostu złotych dostaje pieniądze. W momencie, kiedy przedstawi nam informację o tym, że podjął umowę o pracę, czy też informację o wpisie do działalności gospodarczej, uzyskuje kwotę 9000 złotych. Musi być zatrudniona przez minimum 6 miesięcy, bądź też tą działalność też przez taki czas minimum prowadzić. Ktoś już z tego korzysta? Oczywiście, natomiast też należy pamiętać, że wsparcie jest przeznaczone tylko dla osób do 30 roku życia i to jest wymóg ustawowy, to nie są jakieś nasze wewnętrzne ograniczenia. Kolejną jeszcze formą wsparcia są też staże. One są atrakcyjne zarówno dla osób bezrobotnych, jak i dla pracodawców, ponieważ osoby bezrobotne mogą zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe i przygotować się do wykonywania pracy na tym nowym stanowisku pracy, a pracodawcy otrzymują no, jak gdyby tutaj wsparcie finansowe, ponieważ przez okres odbywania stażu pracodawca nie wypłaca osobie wynagrodzenia, to urząd wypłaca tej osobie stypendium w wysokości 1565 zł. Natomiast od tej kwoty nie są dokonywane żadne potrącenia. To jest kwota, którą osoba fizycznie otrzymuje na konto. Proszę Państwa, te wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Leszno.praca.gov.pl. Dokładnie. A jak się wejdzie na tę stronę, to jest taki baner, że prowadzicie program pilotażowy, który się nazywa od bierności do aktywności. To jest przez Was właśnie specjalnie prowadzony, jak rozumiem, program. Jak to jest pilotaż, to na Was to rząd ćwiczy. Projekt pilotażowy, tak, to są nowe rozwiązania, które przewidzieliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ten pilotaż realizowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy i są to nowe rozwiązania, które być może, jeżeli się sprawdzą, będą mogły być wprowadzone do obiegu już prawnego i wykorzystywane przez wszystkich. Są to dwa działania. Jedno to jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych i kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi. Przewidzieliśmy tutaj możliwość refundacji częściowego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób. W przypadku, gdy pracodawca zatrudni te osoby na minimum 9 miesięcy. Przez 6 miesięcy udzielane jest konkretne wsparcie finansowe. Drugi instrument natomiast przeznaczony jest dla osób młodych do 30 roku życia. I tutaj pracodawca, który zatrudni taką osobę skierowaną przez urząd, otrzymuje grant szkoleniowy w wysokości 5000 zł na uzupełnienie niezbędnych na danym stanowisku kwalifikacji. Czyli tu ten baner, który wisi na waszej stronie, skierowany jest przede wszystkim do pracodawców, żeby chcieli przyłączać się do tego programu. Dokładnie tak. Tutaj korzystają dwie strony. Zarówno osoby, które tej pracy poszukują, ale również pracodawca, który ma wymierne korzyści finansowe z tego tytułu. Ktoś już się zgłosił? Tak, ten projekt już realizujemy. Podpisaliśmy 10 umów. 5 dotyczy wsparcia właśnie osób długotrwale bezrobotnych i kobiet powracających na rynek pracy, a 5 osób młodych, które będą uzupełniały swoje kwalifikacje zawodowe, już pracując u pracodawcy. I kolejne mile widziane. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to Krajowy Fundusz Szkoleniowy, ponieważ realizujemy teraz nabór wniosków. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Aktualnie środki, które uruchomiliśmy, ten nabór jest ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w oparciu o 3 priorytety.
Mogą z tego skorzystać pracodawcy, którzy chcą przeszkolić osoby powyżej 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, ale co ważne, pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców. Oczywiście te szkolenia muszą być adekwatne do zajmowanego przez te osoby stanowiska. Nabór trwa do 29 lipca, czyli do piątku. Także również zapraszam do składania wniosków. Jak Państwo słyszą, dzieje się w tym Urzędzie Pracy mnóstwo rzeczy i jak zawsze odsyłamy albo do Urzędu Pracy na Śniadeckich, albo na stronę internetową. Proszę wpisać Powiatowy Urząd Pracy Leszno w wyszukiwarkę i zaraz wyskoczy właśnie strona tego leszczyńskiego urzędu. Dyrektor PUP Leszno, pani Anna Szyszka, dziękuję bardzo. Dziękuję również. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu LK.